Bardzo się cieszę, że jestem drugi złoty medal. Jestem zadowolona, że drugi bieg dał drugi złoty medal. Bardzo dobre dzisiaj warunki lodowe w porównaniu do wczoraj. Też rywalizacja super. Niestety Japonka, na którą też obstawiałam, że jednak zdobędzie medal, waliła się podczas naszego biegu, także gdzieś trochę mnie to wybiło z rytmu, ale ostatecznie cieszę się z końcowego rezultatu. Cieszę się, że udało się właśnie odbić od tych akademickich mistrzostw świata 2 lata temu. Jestem zadowolona, że właśnie dzieje się to też na nowej hali, bo nigdy tutaj nie byłam, także fajnie wspominać taką Norwegię. Myślę, że tutaj dajemy rozpęd trochę temu łyżwiarstwu szybkiemu w naszym kraju. Mam nadzieję, że coraz więcej dzieci będzie też rozwijać się pod tym względem. Także mam nadzieję, że te wszystkie inwestycje będą bardzo przydatne w naszym kraju. Zawsze raczej skupiam się na danym dniu, na danym dystansie. Z medalami już trochę nie ma co robić, także wieszamy kiedyś na karniszu, dopóki mi nie spadł pod ciężarem, także generalnie raczej je kumuluję, nie oddaję nikomu, trzymam do samego końca.